to oznaczało, że będziemy chodzić do tej samej szkoły? Gdybyśmy były w tej samej klasie, to było perfekcyjne. Czekaj, ale robię za dużo przypuszczeń. Bodyguard. Ale dlaczego sprawili, że jest moim opiekunem? Kiedy spojrzałam na tatkę, która mówi opiekun, mogłam pomyśleć tylko o kimś starszym. Moja wyobraźnia zaczęła wyobrazić sobie pary, które mają ludzi, uczniów zmienianych i mówią: chcemy, abyś o nas myślała jako o swoich prawdziwych rodzicach. Wiedziałam, że nie jest dobrze osądzać kogoś po wieku, po ich wyglądzie, ale to było niemożliwe, aby pomyśleć, że ktoś, kto oczywiście był młodszy niż ja, będzie moim opiekunem. Bardziej jak ona jest osobą, która wzięła odpowiedzialność za oglądanie mnie, od kiedy pierwszy raz do mnie krzyknęła. No cóż, jeżeli takie są zasady tego świata, to Ruka naprawdę wyciągnęła krótką słomkę. I wciąż się cieszyła, podpisując te papiery. Jest taka dobra. Że normalnie Kret nie jest tak dobry jak Ruka. Próbowałam sobie obrazić, gdyby sytuacja była odwrócona. Krótką piłkę. Jeżeli ktoś żyłby w takim świecie i ona była odwiedzającym. Tak, pomogłabym jej bez przemyślenia. Pomogłabym jej tylko dlatego, że jest słodka. Nie było porównania pomiędzy nami. Ruka prawdopodobnie się teraz uczy. Ma taką niesamowitą osobowość, że na pewno ma dobre oceny w szkole. O ja pierdolę. Prawdopodobnie ma też wielu przyjaciół w swojej klasie. Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak osoba co ja, która niszczy atmosferę, byłaby w ich konwersacji. Dobra, zadecydowałam. Nigdzie nie dojdę, tylko tak narzekając. To był czas na akcję. Nawet jeżeli nie chodziłam do szkoły, nie mogłam wciąż się uczyć. Nie usiadłam na sofie, otworzyłam notatnik od Ruki, który mi dała. I wyjęłam tą pierwszą kartkę, co mi dała. O, racja. Nazwała mnie, że jestem chamska, jak jej to pokazałam. Miałam nadzieję, że źle ją usłyszałam, ale nie było sensu teraz o tym myśleć. No cóż, nie wyrzuciła tego, więc myślę, że jestem bezpieczna. Ona nie ma rodziny ani znajomych, oprócz jednej osoby, no tak. Jest trochę za późno, by to zauważyć, ale co to za czerwone tło? A, I, U, E, O. To były... O Jezus. Co to znaczy? Wowels, tłumacz. Samogłoski. Ciekawostkę przy okazji wam powiem. A, I, U, E, O. Jak się robi postać 3D, na przykład VTuberzy albo inne, to tam są właśnie euro, tak? To euro to akurat trochę pasuje. To jest ten. Można im ustawić usta, jakieś mówią, nie? Jest 5 ogólnych liter do ustawienia, w sensie, że jak wygląda ich twarz, jak mówią daną literę. I te litery to jest A, I, U, E, O. Nigdy nie pomyślałem o tym, skoro to był mój główny język, ale te 5 samogłosek były... Czym? Były kamieniem węgielnym japońskiego. Czym? Czy ona je podświetliła, ponieważ myślała o mnie? No trochę teraz ogarniam, więc... Pouczę się na spokojnie i wygląda to teraz jak angielski alfabet. Te podejrzane W to bo. Nie mam zbyt wielkiego wyboru, ale sama to ogarnąć. Następne litery to F i G. F wyglądało trochę jak małe B, a kiedy chodziło o go, nie mogłam ogarnąć tej krechy na nim. Te litery to będzie Q od X, W, X i Y, ale ich tu nie ma. Nie wyglądałoby na to, że mogłam to ogarnąć w całości, ale może używa się ich w specjalnych okazjach. Kret, nie mam pojęcia.
Chyba o to chodziło, że kamień milowy. Na razie zdecydowałam się je zignorować. Dobra, ogarniając te litery. Co, go, ho, jo, so, uo. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale... mają inne kolory w sobie. Ale patrząc na inne litery, czuję się, że się pogubię, skoro one są po prostu bez czapki. Znaczy nie pogubi się. Znaczy, nieważne. Może to był jakiś rodzaj fonetycznych symboli? Jakby o tym pomyśleć... badam, że ładuje bardziej opisana wymowa na tej karcie dostała od May. Pan Ray. Co to było? A jest tu. O kurwa mać. Jeżeli będę miał to czytać, to się chyba pierdolę w ryj. To trochę jak japońskie sylaby. Fromaji, hm? Sa, si, su, se, so, de, za, zi, zu, ze, zo? Si i zi mają dziwną wymowę. Seibu da kedo, daijoubu? Nie zrozumiałem, kap. A rząd te ma ti i tu, a to nie chitsu? Da, di, du, te, tu, no, ni. Kret, chcesz zobaczyć moją reakcję? Di, du, no, sei, naretara, kin. Dobrze? Da, di, du, de, do są jeszcze bardziej szokujące z powodu di i du. Czy przestaną mnie wkurzać, jak je ogarnę? Ich rząd H jest gorszy. Wiem na temat ba i pa, ale ha, hi, hu, he, ho to zagadka. Nie wiem, jak je traktować. Rząd M jest, no, ten prawidłowy. Ale dlaczego rząd Y zaczyna się z literą J? Dlaczego Y? Jaki rząd Y? Jeżeli robimy to w kolejności, to rząd W powinien być po R. Nie mów mi, że U, Ua, Uj, U, Ue, O. Po tym, w tej sprawie to wyjaśniałoby to, dlaczego Ruka zawsze mówi... jak to? Watashi, 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 rozumiem. Ale to ca jest ciężkie do zrozumienia. Przypuszczenie mi mówi, że się wymawia ca jako kia. Przypuszczam, że jakoś się zapamiętam. Ale jak to zobaczyłam, mój pierwszy refleks to pomyśleć, o kurwa. Więcej niż pierwsza strona jest na czerwono, to naprawdę ciężko ogarnąć te rzeczy. Kret, chyba tak. Ja to jest czerwone i to jest martwa. Okej, okay, nie jest czas, aby myśleć o złych żartach. Teraz moja super koncentracja powinna się ogarnąć. Łąb, łąb. No cóż, jeżeli będę patrzyła na to długo, to zasady do mnie dojdą. Dobra, być może kiedy użyję tylko później, to zapamiętam. Tak, tak to zadziała, bak nie. To będziemy na dnie. No tak raczej. Próbuję nauczyć się tego wszystkiego naraz, to jest totalnie niemożliwe. Olałam to na bok i spojrzałam notatki, które Ruka mi dała. Po tym wszystkim nauka to fundament, który jest zabawny. Te rzeczy, które podmieniłam na pozostałe to było... dla faktu, że Ruka dała im wielką wartość. I to wystarczyłoby, miała moc, aby coś takiego powiedzieć. Jakiekolwiek mogą być powody, nauka polega na byciu zmotywowanym. Może zacznę ogarniając te słowa jak dziękuję, które Ruka mi dała. Dankon. Ale widać, że to jest trochę polski język, nie? Dankon, jak Danke. Tym bardziej musi to praktykować w sensie używania ich. No będziemy używać w szkole, kapa. Słyszałem to moimi uszami. Powiedziałem to moimi ustami i to było słowo, które chciałem zapamiętać. Ale to było dziwne. Sposób, w jaki to było napisane, jak to.
次のが。あ、to jest Ned Dunkinde. Nie ma za co. どういたしまして。あ、いわざつ。Dobra, to bardziej ślad. Kiedy porównuję wymowę, widzę ich obydwojga, jak dzielą dunk, część dunk. No w sumie tak. Także Dunkine ma negatywność ne w sobie. Nie zostawia, że nie ma za co, jest odpowiednikiem, nie ma potrzeby, aby dziękować. Ja pierdolę. Dobra. Jeżeli chcę komuś podziękować, mówię Duncan, a kiedy mówią to do mnie, to będę odpowiedzieć ne Dunkinte. Nauczyłam się mowy Duncan i ne Dunkinde. Tak naprawdę nie. Być może będą te słowa dla mnie priorytetem, bo będę ich często używała. Jest CRT, to oznacza tak na pewno. Kret. Przypomnij mi, czemu ja w to gram? Może to ma więcej empatii niż proste yes. Niemniej to było zbyt powtarzające, aby robić ukłon moją głową i mówić yes za każdym razem. Ciekawą historię. Kret, rozumiem, że przez ciekawą historię nawiązujesz do tego, co się w pierwszej godzinie stało. Czekaj, kto to? Słowa wodne. Do słów wodnych. To byłoby niemiłe do kogokolwiek, aby nie zmieniać tych rzeczy, jak się tak mówi. Także, mówiąc o jest certe, jest silna negatywność. Certe nie, czyli na pewno nie, bo jak nie, to nie. Jezus. Przepraszam, spierdalam, ja jestem trzeźwy. Na pewno nie. Albo zapewne nie, ale na pewno nie brzmi dobrze. Spoko loko. Na Rule 34 są to dziewoje. Kappa. Nie żartuję, szukałem na miniaturkę. Na pixiv.net są. Czy to oznaczało, że kolejność tych słów jest zamieniana z tak na pewno? Nie rozumiem wyjaśnienia, ale mam uczucie, że być może to jest użyteczne, by wiedzieć. Czekajcie, jak się zmieni? A po polsku tak mamy? Jak byśmy to po polsku powiedzieli? Tak, zgadzam się. Nie zgadzam się. Nie, no normalnie, nie zmieniamy kolejności. Z pewnością mnie. Nie z pewnością. Chociaż z drugiej strony nie powiedzielibyśmy nie z pewnością, tylko z pewnością mnie. Bo to ma sens. Nie, Kred, ale my byśmy też zmienili. Ale nie, Kret, nie ogarniasz. Patrz, jakbym do ciebie powiedział nie, na pewno, to byś mógł pomyśleć, że powiedziałem że potwierdziłem, tak? Tak jakby po przecinku, znaczy bez przecinka. Nie na pewno. Ale jak powiem na pewno nie, to mnie zrozumiesz wtedy, bez problemu. Dlatego lepiej jest powiedzieć z pewnością mnie, bo będziesz wiedział, że to jest na nie, a jak powiem nie, na pewno, to będziesz miał takie... Ale to było kurwa z przecinkiem czy bez? Rozumiesz, Kreto, co kamam, nie? Bo mogę zrobić takie nie, z pewnością, to zrozumiesz, a jak powiem szybko nie z pewnością, to za chuja. To pomyślisz, że powiedziałem tak, ale jak powiem z pewnością mnie, to będzie nie. Dobra, jedźmy dalej, bo się kurwa na innym słowie bawimy. A z drugiej strony, jak powiesz tak, na pewno, albo na pewno tak, no to już wiadomo, ale z nie jest inaczej. Nie na pewno, to też bym... No ale to... No tak, z przecinkiem jest okej, ale to wiesz, ktoś może nie ogarnąć. Nie ma za co. Dobra, jedziemy dalej. Nie mogłam znaleźć wyjaśnienia tego, ale mam uczucie, że może to być użyteczne do wiedzy. Kiedy chcesz coś czemuś zaprzeczyć, to jest jakby na pewno nie.
Lepiej bym to ogarnęła, gdybym chciała przemówić i odpowiedzieć szybko. A następnie jest Bonę. Tego się nauczę. Bonę to dobrze. Bon appetit! Bonę, dobrze. Boj! Powinna mówić dobrze, dobrze. W każdej sytuacji, kiedy jestem z Yuzu, więc muszę wymasterować Bonę. Bonę! 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 Bue! Bonę! 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 Bue! Bonę! 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 Bue! Ble! 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 Jezus! Ble! Zajebiste, nie? Bonę! 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 Bue! Ble! To zajmie wiele do praktyki. Robiłam to sama z tą ostatnią rzeczą, ale nieważne. Jeszcze raz. Znaczy, jeszcze jedno. Jakie porno? Znalazłam się w bardzo dobrym wyjaśnieniu na to, znaczy. Angielskie D to jest la. Ja nie wiem, czy warto zapisywać, ale ja pierdolę, dobra. Dobra, takie L. A, to sobie zapiszę, jak się wymawia. To jest la i to znaczy D. Ale my tak nie mówimy. My mówimy na przykład pokaż, podaj mi ketchup, a nie pokaż mi, podaj mi być może ketchup, czyli litera A, albo podaj mi ten ketchup. Dlatego nie lubię angielskiego z tego powodu, że się dodaje D albo A. No kurwa głupota. Na przykład, nie wiem, gadasz o kimś, nie? Jak powiesz, że to nie jest Harry Potter, ale to jest TEN Harry Potter. No to kurwa zmieniłeś w ogóle kwestię tego słowa, nie? W stylu it's not Harry Potter, it's THE Harry Potter. No kurwa. No kret, rozumiesz o co chodzi. No ja pierdolę, spokoloko, leżeć mi tam. Ale wiesz, najgorsze jest jak oni... No. Najgorsze jest jak... Spokoloko widziałem to. Dobra, najgorsze jest jak... Jak ludzie narzekają, jak Anglicy przeważnie narzekają, że się olało D albo A. Że nie powiesz, ale wiesz, masz jakieś słowo, gdzie nagle w jednym zdaniu napierdalasz 3 D. Albo 2 A i 1 D. No kurwa, mnie to denerwuje na przykład. Ale musisz tak pisać, bo cię kurwa nie zrozumieją! Daj mi spokój. Tak jak tutaj, ten angielski. To nie jest angielski, to jest ten angielski. No kurwa. Ale jak używasz tego ponownie? Mówiąc to coś, brzmi trochę... No właśnie, to o czym gadamy. Trochę... ekstrawagancko, nie? Dobra, spróbuję dopasować to do tej sytuacji. No, ale patrzcie, nawet jak tłumaczę to po polsku, teraz ja to zrobiłem, ale jak tłumaczę coś na polski, to ja omijam te słowa jak A i D. Tutaj bym po prostu powiedział, spróbuję to dopasować do sytuacji, ale nie tej sytuacji, tylko kurwa do jakiejś sytuacji. To po co jest w ogóle D wpisane? No o co chodzi? No kret wiem, ale wciąż, no kurwa. A kret, nie ogarniesz... Jesteś na moim streamie, ludzie są na moim streamie, powiemy, że... No kurwa, gdzie jest ten kret? No to każdy będzie wiedział, że... Aha, powiedziałem ten kret. Ale dobra, no takie... Dobra, gdzie jest kret? No to chyba ludzie będą wiedzieć, że chodzi o ciebie, a nie kurwa jakiegoś tam randoma, nie? Nie wiem, że się śmiejesz, no ale bez jaj, nie? Znaczy nie, że ty robisz jaja, tylko język. Nigdy nie wiesz, dopóki nie spróbujesz. Miałam dobry zastrzyk motywacji teraz. Tak czy inaczej, lepiej bym ogarnęła to w mniej, lepiej, prędzej niż później. La sprawia, że będę bardzo uważała. Okej, to czas, aby być teraz poważną. Ale, o słuchaj, kret, to jedną rzecz ci powiem. Co, to mnie wkurzyło trochę. Oglądałem na YouTubie kogoś, kto...
recenzował pierwszy odcinek Doktora Who. I w pierwszym odcinku Doktora Who jest nauczycielka, która nagle gada do dzieci w podstawówce, ale nagle zaczyna się jakby tak krztusić i nie może nic powiedzieć. I zaczęła pisać na tablicy Cal de Nurs. Co z tego, że się kurwa dusi? D musiała dopisać, bo by kurwa nie wiedzieli, o co chodzi. No kurwa, jakbym się dusił, to by nazywał Cal Nurs, a nie kurwa Cal de Nurs, gdzie w trakcie pisania D kurwa zemdleje. No ja pierdolę, o co chodzi? No kiedy wyobrażasz sobie, jakbyś dusisz się kurwa i piszesz wezwijcie tą kurwa z trzeciego piętra pielęgniarkę. No kurwa. Ja pierdolę. Sorry, że się tak wkurzyłem, ale po prostu takie różnice językowe tak mi tak denerwują czasami, że jasny gwin. Dlatego... Nie no, kret, ale... Dobra, kret. No spoko loko, kurwa, przestań latać, ja pierdolę. Zmień tą postać. Podniosłam tą kartkę, którą odłożyłam na bok minutę temu. Co to kurwa jest? Ja pier... Tu, tri, kwar, kwin, ses, sep, ok, nau. Sebe da kedo, dajoubu? Matko, przynajmniej świętsze. Moment. Uno, du, tri, kwar, kwin, ses, sep, ok, nau. Tandlatycki. To nie jest tandlatycki. Co ty gadasz? Dobra, czekajcie, napiszę to. Jeden. Dobra, czekajcie, kurwa, na kolejnej stronie. Matematyka wyższa. Kurwa, Perko się uczy języka w trakcie streamu. Ja pierdolę. Kto by o tym pomyślał? Dobra. Jeden. Uno. Uno. Dwa. Du. Trzy. Tri. Cztery. Kwar. 5. Kwin. 6. 7. 8. 9. Ses. Ses. Sep. Okej. Okej. Now. Nie, nie można pisać. Nie ma zero. Czy jest to gdzieś indziej? Zero to jest zero. Ten to tek i wygląda to, że dodajesz tylko numer po tym. Dobrze! Dobrze! Dwadzieścia w górę to po prostu dajesz dek. Dudek? Dudek! Ja pierdolę! Wiem, kredo, o co ci chodzi, ale nie można tego kliknąć, przynajmniej na razie. Jasny, kurwa. O, cześć, kącik. Ja pierdolę, czekajcie, umieram. O Jezu. No patrzcie, co pisze po prawej, dudek. O, ja zaczynam to, co po lewej, po środku znaczy. Dudek. Dobra, czyli dodaje się przed... Ale to tak jak ten. To tak jak w chyba... Czy w angielskim się tak robi, czy w niemieckim? A w niemieckim mówi się na przykład Wirzein. Co nie? Czyli 40. Po zechny, ale chyba się zein wymawia, to jest dziesiątka, czyli 4 dziesiątki, tak jakby. Spoko loko, leżeć. Powiedziałem coś. Dobra, dobra, jeszcze raz. Dudek. Dobra, 20. Dudek. Spoko loko, mówiłem coś. Dobra, dodajesz dudek. Pierdolę, jak to kupię. Dobra. Juno.
Co do dziesiątek, to wygląda, że dodaj numer przed dek. Dobra, napiszę, że 30 to jest dek i się domyślę resztę. Tri dek. Dobra, tri dek. Cent! Dobra, dodaje się centy. Pro! Czekajcie. Patrzcie na kamerę. Do stówek dodaje się centy. Pro! Centy. Ja pierdolę. Ty, Kret, zrób z tego klipa, proszę cię. Ja pierdolę, z tej końcówki, że do stówki się dodaje procenty. Ja pierdolę. O Jezus. Kret, proszę cię, zrób z tego klipa. O kurwa, popłakałem się. O. Dobra, dobra. Dobra, stówka to jest cent. Czemu język syfy? Dobra, piszę, że 200 to jest ducent i będę wiedział. Albo dobra, do 300. Tri cent. Kurwa, nie wierzę. Procent, kurwa. A do 1000 dodaje się mil, ale goście to jest długie. O Jezu. Dobra, dobra, jedziemy dalej. Kret, co ci chodziło z tym syfem? Jak gwałce, co ty gadasz? Patrzcie, co robi postać z pokoloków. W niebo wzleciał. Z pokoloku leżeć, psie. O, dobrze. Widziałem to. Z pokoloku nam... Z pokoloku nam sygnał SOS wysyła. Aha, science fiction. No. Dobra. 1230 to jest mil ducent tridek. Jeszcze zapiszę sobie te 8400 coś tam, kurwa. Dobra. 8400725. Się zapisałem nawet. 84075. Ogdek. Czekajcie, czemu? Aha, to jest 10? Moment, jak? 8... Aha, 80 tysięcy... 4... tysiąc... Czekajcie, jak? Moment. Okej, dek to jest... 10, tak jakby 80. Aha, 80... 4... tysiące. Dobra, rozumiem. A, dobra. 84 tysiące. 75. A kwin co znaczyło? A kwin to piątka. Moment. Aha! 70 i później 5. Dobra, ja pierdolę, jakie pojebane. Ja nie mogę tego zakończyć. Aha, oj. Ale dobra, ale ty już znam przecież.
Jeden to UNU, dwa to TU, trzy... A nie mówię tego już? Nie, właśnie, będę odkładać kolejny, że to jest kwar i kwin. 6 i 7 to ses i se. I one praktycznie się zaczynają mieszać. Kret, spokojnie, widzę to. I 8 to jest ok, a 9 to nao. Myślę, że mam, to mam. Dobra, nie, nie. Mam wrażenie, że już to widziałem, ale dobra. Ciekawe, czy mam sprawdzić te numery ponownie. O Jezu, będzie quiz! Będzie quiz, ludzie! Hakuj w takim języku. Ciekawe, co... Dobra, nie ważne jeszcze raz. Które słowo reprezentuje numer 5? Czy jestem geniuszem? Które słowo reprezentuje numer 8? Okej. Przynajmniej na razie. Chyba to łapię. Czekajcie, ja mam w tle to napisane, czuję, patrzę jak ten debil na... Nieważne, dobra. Ses. Nawet nie muszę pytać na pytanie, aby to ogarnąć. Które słowo reprezentuje numer 8? Okej. Które słowo... Przecież już było 8, co jest? Chyba to łapię. Ale jaką pamięć, jak mam to napisane na tablicy za nią? To jest łatwe, muszę dać więcej kart. Zegarek używa 24 godziny, więc nauczmy się tych numerów. Które słowo reprezentuje numer 8? A on sobie z tym robi ze mnie jaja? Mój telek mnie przeraża. Kurwa! Czwarty raz jest numer... O, to chyba był czwarty pod rząd numer 8. Które słowo reprezentuje numer 3? Tri. Toriajdze! O, po... Które słowo reprezentuje numer 11? Dekunu... Dek... 11? Aha, dekunu, tak. Chyba to łapię. A 9? Now. Tak. Nawet nie patrz na pytanie. A 9? Nau. A słowo 14? Dek kwar. A dobra, wiecie co, bez patrzenia tą tablicę, będę patrzył tylko na odpowiedzi, najpierw powiem, a później sprawdzę. Dobra, może dam 3 i 4. Jedziemy. Które słowo to jest 4? Kwin? Czekaj, kwin był pierwszy, tak? Kwar był pierwszy, kurwa. Bo jak będę patrzył... O, cześć Jakub. No, ciekawa, nie? Jestem geniuszem? To jak te zagadki w starych grach. Jestem geniuszem? Tak. No, dobra. Tak jak mówię, nie będę patrzył na podpowiedzi, nawet na tablicy po lewej, dopóki tego sam nie rozwiążę. Które słowo reprezentuje numer 7? Chyba sep. Tak. A 1000? O kurwa, Dudek! To był Dudek. Przecież chyba. Nie. Mil, to był mil. Tak, to było mil. Dudek to były dziesiątki, tak? 20. Znaczy, a, no tak, wszystko z 20. Tak mnie przeraża. A słowo 24? Dudek kwar. Toriajdze! A 700? Sepcent. A dwójka? Einzwei. To będzie... Du. Bo Dudek, no tak. Ty! Już mam to w głowie, ja pitole! Zrobiłem odwrotne myślenie, tak jak się uczysz angielskiego, nie? No wiem, że du. Nie, bo pamiętam, że dudek to jest 20, nie? Więc sobie odjąłem dek i wiem, że du to jest 2. Przecież tak samo się angielskiego uczyło, albo niemieckiego. Nie skończyłam, ale chyba jest okej. Główne menu... tryb nauki... nauka numer odblokowana. Nauka numer? Liczba... Nauka liczb. O mój Boże! Czekajcie, zrobię jedną rzecz, spodoba mi się. Ja tylko to znajdę. Wy wiecie, co ja zrobię. Wy już kurwa wiecie, co ja zrobię, jak to zauważyłem. Czekajcie. Seb, dakedo, dajoubu? Okej.
Fuck this shit, I'm out. Mm-mm. Fuck this shit, I'm out. No thanks, don't mind me. I'ma just grab my stuff and leave. Excuse me, please. Fuck this shit, I'm out. Nope. Fuck this shit, I'm out. Alright then. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Fuck this shit, I'm out. Który to był numer 8? Okej. Powiem wam jedno. Ja języka obcego... Czekajcie. Ja języka obcego na trzeźwo... To się uczyć, kurwa, nie będę. I propos ten... Jakub, wbijaj na Twitcha lepiej, bo więcej osób tu siedzi. Dobra, to wygląda jak użyteczne frazy. Pierwsza strona wygląda jak powitania z kimś. Zapisujemy je sobie. Tylko ty już jesteś najebany. No, atmosferą. Ale wiesz, że raz miałem, czasami mam takie streamy, że tylko wchodzę na streama, ludzie się zbierają. Ja walę takimi tekstami, śmieję się jak kurwa wariat, ale jestem trzeźwy. Po prostu jest taka atmosfera na przykład, że tak się śmieję jak ten kurwa wariat, ale ludzie myślą, że jestem nawalony tak jak srak. Dobra. Bon Mateton, ja pierdolę. Bonan Mate! Bonan! Nie, albo Botan jest w tym, klanat. Dobra, Bonan Mateon. Ja mam nadzieję, że jak słyszycie kartkę czy długopis, to wam to nie przeszkadza, bo po prostu muszę gdzieś pisać, kurwa. Zresztą pokażę wam, jak mam mało miejsca na biurku, patrzcie. Tak to, kurwa, wygląda. Tu jest mikrofon, nie? Który się trzyma na... tym. Jezu, jak to się mówi? Chwytak na mikrofon, nie? Tutaj mam, kurwa... Tutaj w zasięgu pod mikrofony mam bezpośrednio po prostu, kurwa, notatnik, w którym gdzieś zapisuję te wszystkie rzeczy, nie? Tutaj są te liczby akurat. A tutaj mi się kończy biurko pod moją dłonią, więc pozdrawiam. Więc wszystko napierdalam pod mikrofonem, dlatego go, kurwa, stukam cały czas. Dobra, Bonan Mateon to jest good morning. Good morning, good morning, jak w tej piosence. Good morning. Bonan Tagon to dobry dzień. Bonan Tagon to jest... Jak po polsku można powiedzieć miej dobry dzień? Mikrofon nastał tylko dla mikrofonu, tak. Miłego dnia? Tak, tak, jak? Tak, miłe... tak, miłego dnia. Okej. Okay. Bo mi też nie chodzi o dosłowne tłumaczenie, tak? Tylko... Ale, no tak, tak mówimy w sumie, że... Raczej tak, dobra. Bonan Verspon. Vesperon znaczy. Jakby co ja mówię, jak się pisze, jak na razie, nie? To jak to się wymawia, to się będziemy później bawić. Na początku w nauce języka jest ważne, aby ogarnąć ten... jak się pisze i co to znaczy, a nie, kurwa, jak się wymawia. Jak za dużo rzeczy naraz bierzesz, no to jest źle, nie? Znaczy, zależy. Jak chcesz się nauczyć mówić, to lepiej mówić, nie? Ale jak chcesz umieć jedno i drugie, to lepiej się nauczyć pisać, a później się, kurwa, pobaw nad wymową. Ale wiadomo, że wymowę najlepiej od samego początku się uczyć, nie? Kurwa mać! Zagadałem się zamiast napisać... Kurwa mać! Wszystko sobie pisałem po polsku, nie? Teraz napisałem, kurwa, że Bonan Mateon to jest good morning. Ja pierdolę, dobra. Dzień dobry. I też napisałem, że Bonan Resperon to good evening. Ja pierdolę. Chociaż nie, z drugiej strony miałem popołudnia. Dobre popołudnie. Ale chuj, napisz tak po polsku. Wiem, że to znaczy co innego, ale... Dobre popołudnie. Memes, raczej nie. I zapraszam na Twitcha, jest więcej osób tam. Dobra, Bonan Nocton. Chociaż kto słyszał o tej grze, to ją sobie chwali. Miłego popołudnia, tak napisałem. Napisałem dobre popołudnie, no ale to z drugiej strony to samo. Dzień dobry. Dobrego popołudnia. Miłego. Dobra, piszę dobrego. A łamane na miłego. O. Miłego.
Bo masz rację, kret, ale nie masz. No i dobrze, Jakub. Dawno cię chyba nie było, z tego co pamiętam. I obiecałeś mi chyba, że w końcu jej Saturni. Czyli grałeś w końcu w jej Saturni albo przeszedłeś? A, i dobrej nocy. Czekaj, tak? Dobranoc, to jest dobrej nocy, ja pierdolę. Dobranoc. Saluton, hej! Jest. Hej, hej, z nami płyń. Kelvi Fartas, pierdnąłeś? Jak się czujesz? Kiel, kurwa, jestem Kelt. Kiel. Vi. Fartas. Jak się czujesz? Albo jak się masz, no dobra, napisałem, jak się czujesz. To myślę się, o co chodzi. Jak grałem, miał na przygotowane moje pliczki nagrywania. No, to masz nagrywanie, no! Kurwa, kogo innego ja będę oglądał? Kappa. Nie no, śmieję się, czasami do ciebie zerkam, Jakub. Ten. Kilka odcinków z tego. Diabła... Czy jak to jest? Diabeł, co gra na nucie G? Czy coś tam? Oglądałem. O! I też ściągnąłem sobie, ale jeszcze nie grałem ten... Tolofru? Nie Tolofru, co ja pierdolę. Jak to się nazywa? Kurwa, nie zapomniałem. To ja sobie sprawdzę, przy tym, kurde. To nie pamiętam, ale coś tam z tą miłością. O, Mufluf, tak. Mufluf. Bo kolega mi pokazał, że tam jest bondage, to stwierdziłem chuj. Poświęcę się. Tak naprawdę to tak było. Ragnar, widzę, że żarty się z ciebie trzymają. No tak, diabeł na stronie G. Jakub, ale ostatnio się nie oglądałem, ale za szybko gadasz. Dziś to pisałem w niektórych komentarzach, że trzeba się nauczyć zwolnić. Mówi ci to osoba, która szybko gadała. Znaczy, ja i tak szybko gadam, ale jakbyś zobaczył moje pierwsze filmy, to ja tam, kurwa, napierdalam jak ta strzała. Szczególnie jak zobaczyłbyś stare odcinki z tej Saturni, a te aktualne, nie? To są dwie różne prędkości mówienia. Druga strona ma wiele fraz, które słyszałam tu i tam. O Boże. Ale właśnie ten, czemu cię nie było, Jakub, na streamach? A, całe? No to współczuję, bo ja bym nie obejrzał na przykład. Znaczy, żartuję. Mi nie przeszkadza, jak ktoś szybko gada, ja zresztą oglądam wszystkie filmy na prędkości 2.0. Dobra, until next time. Do następnego? Razu, w nawiasie tak napiszę, do następnego i w nawiasie razu. Znaczy nie, w całości w sumie, bez nawiasu. Do następnego razu. Gis Morgau. Morgau to jest... Do zobaczenia jutro? Widzimy się jutro? Dobra, do zobaczenia jutro, tak mnie chyba uczyli w kurde w szkole. Do zobaczenia jutro. Tak, Alan, test. Dobra. Tre Agrable. A, jakby co? Ta gra, w którą gram, ona ma też tryb bez testów. Ale ja jednak chcę wiedzieć, co oni kurwa mówią. Więc sorry, ale wolę sobie zrobić te testy i wiedzieć właśnie, o czym jest mowa, niż klikać dalej takie... Ale co oni gadają? Wiecie, co kaman, nie? Ale nigdy nie myślałem, że będę grał w wizualną belkę, wiem, że się powtarzam, ale nigdy nie myślałem, kurwa, znowu piszę po angielsku, przepraszam, że będę grał w grę, która mi każe się uczyć języka. I to jeszcze tego, oficjalnego, nie sztucznego. A, no, czaję. A właśnie, widziałem właśnie, że tłumaczysz, dlatego mnie to zainteresowało. Dobra, miło mi się poznać. Dobra, miło mi cię poznać. Mi petas. Esperanto to jest realny język. A właśnie, Jakub, jak myślisz, jaka... Ale cała reszta cicho. I Alan też może odpowiedzieć. Alan i Jakub, według ciebie, jaka... Jak to ująć ten? Nie jaka osoba, tylko...
ten język, który jest używany w grze, jaki kraj go stworzył, według was? Czekajcie, Negra was chyba już gdzieś zapisałem, nie? Ale z drugiej strony to się przyda nawet teraz, więc sobie zapiszę teraz. Negra was. A, i ten język się nazywa właśnie Esperanto, jak to powiedział Spokloko. Język, który się nie... Cicho, Spokloko. Jakub. Stworzył go Polak. I to jest oficjalny język pomocniczy. I żydowskiego pochodzenia. Tak, otoczu. Koleś otoczu. Jako ciekawostka jest kawiarnia w Tokio, która jest używa tego języka. Estu trankafil. Bez problemu. Usta et estu tranquilla. Jakob, oczywiście oczekuję, że będzie to nagrywane, ta gra. Calm down, uspokój dawno. Że tu uspokój się. Cuwere? Naprawdę? Honto ni honto? Cuwere? Podlinkuję wam teraz na... Kurwa, jestem po angielsku napisałem. Jezus, skup się, Perkorn. Tak się dzieje, jak tłumaczysz trzy rzeczy na raz. Ale naprawdę? Naprawdę. Tak. Dobra. Dobra. Podlinkuję wam ten język. Na Wikipedię. Znaczy dam wam na Twitchu. Znaczy dam na czacie. Jakby to kogoś to interesowało. Daję wam do angielskiego tłumaczenia, ale po lewej możecie kliknąć na polskie, ale po japońsku na stronie angielskiej jest lepiej wyjaśnione. On nie miał nigdy być... O, przepraszam, mączkawkę. On nigdy nie miał być ogólno... ten... krajowy, tylko po prostu miał być pomocniczym zawsze. Nie, i on jest w jakimś... Nie, w żadnym kraju nie jest ogólnym takim językiem do gadania, ale jest używany właśnie jako taka pomoc. W urzędach chyba rzadko, ale gdzieś tam jest. I tak, Jakub, masz tak zrobić. Tak jak ja. Myślisz, że ja się uczyłem angielskiego? W ogóle, znaczy w szkole. Ale to samo z ciebie się wzięło. Prawdopodobnie użyję cuwery też dużo. Dorastania strona. Trzecia strona ma ich więcej. Znaczy dłuższych. Bon Venon. Bon Venon, kurwa. Venon. Venom z tego. Spidermana. Bon Venon. Witaj. To po co mi jest Bona? To dlaczego Bonan Mateon to jest dzień dobry, a Bon Venon to jest witaj? No jakie kret pytanie? Mogę przegapić. Spokojnie, skąd ty bierzesz te bzdury? Znaczy skąd ty to bierzesz? Kiom Kostas Tiuci. Jak? Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Mi estas visitanto. Mi estas visitanto. Jestem odwiedzający. Łamany na wizytorem. Ale wizytorem w innego tego słowa znaczeniu. O ja pierdolę. Sine povas paroli la lingvon Juliamo. Ona nie mówi po juliamsku. Alan, serio? Mają ten język? Dawaj linka. Sprawdzę sobie. Znaczy może sam znajdę. Ale to dawny, stary odcinek jakiś? Dobra. Sine povas Parolila lingvon Juliamo. Ona nie mówi po... Ona nie mówi
po juliamsku. Juliamsku. Nie, to tak się odmienia, ale chuj. Dobra. Bon vuli montri al mi vian inde gilton. Pokaż mi swoje towary. Bon vuli montri al mi vian indentig ilon. Ty, ten Polak nie mógł tego na trzeźwo robić. No nie wierzę po prostu, że na trzeźwo wymyślił ten język. Indentigilon. Pokaż mi swoje ID. Pokaż mi swoje ID. Dawaj test. Jezus, nie wiem. Jezus, właśnie na Twitcha jest tam Jezus. Kret, od razu bym wybrał ten język. Na czwartej, jeżeli zmienisz si na i, to byłoby coś jak ja nie mogę mówić po angielsku. I can't speak English. Poitsukaikata ni naru yo ne. A jak mam zmienić? Jak było ja? Me. Czyli co? Me? Ne? Mene? Dobra, czas, aby przepracować na tym ostatnim egzaminem. To sobie kopnąć w jaja. Leviku samurajo ni havas urbon por purgli. Aha, Alan, aha. Znaczy, Jakob, on był żydowskiego pochodzenia. Dobra, dobra, nieważne, robimy to. O kurwa. Seb, da kedo, dajoubu? Czekajcie, bez patrzenia najpierw. Bon venon to było witaj. Oczywiście. Ta moja moc jest przerażająca. Kiom kostas tiuci? Jak dużo to kosztuje? No jak? Znaczy, jak mi to odpowiedzieć jest łatwiej. To łaciński. Mój intelekt mnie przeraża. Wonantason, chyba... Dobre popołudnie? Miłego dnia, kur... Tak? Good day. Ecu tranquilla. Uspokój Dauna. Tak, bo się z tego śmiałem, nie? Ale na pewno się sprawdzę. Uspokój się. No to jest to. Saluton, to był hej. Oczywiście. To było wcześniej niż planowałam, ale chodźmy dalej. O Boże. O kurwa! Dobra, panowie. Ja wiem, że wszyscy spisywali notatki tak samo jak ja. Sprawdzimy was. Jak jest naprawdę? Kurwa macie. Jak to się wymawia? Pierwsze, drugie czy trzecie? Daję wam minutę. Sam się zastanawiam teraz. Chyba to ostatnie, ale nie wiem. Zaraz sprawdzę. Zaraz, jak mam sprawdzić, jak ja to napisałem tak, jak się pisze, kurwa, po romańsku. Znaczy, po polsku tak jakby. A reszta jak myśli, trójka czy coś innego? Tak, Kret, czwórka. Dobra, sprawdźmy, jak jest naprawdę. Cuvere. Czyli chyba to ostatnie. Już mi łacina wystarczy, weź. No. Czemu się łaciny uczysz? Chyba trzecie. Jestem zwycięzcą. Etsu. O mój Boże. To ja podziękuję. Wiesz, gadzie, jaki jest, uspokój się. Ja pierdolę. Transquilla. Czy to ostatnie, bo R... Nie, R, nie, ten V to było B chyba. A L to było R. Tak, bo ona sama żartowała, że L brzmi jak R. Czyli Transvilla, a L to będzie... To pierwsze w takim razie chyba.
Każdy się może pomylić. Ups. To jak? Aha, fajnie nie widzę odpowiedzi. Nie, zejście. Tak, Jakub, dokładnie. Nie jestem w tym za dobra. O Jezu, miło mi cię poznać, nie wiem. Ja pierdolę, dlaczego to wszystko wygląda tak samo? A ja to zapisałem po polsku. Czytam o pycińsku. Czekaj, nie widzę jak miłego dnia. A, miło mi cię poznać. Tre agrable. A-G-R-A-B-L-E. To drugie? Agrable. Nożysz... To któro? Pierwszy w takim razie. Czekajcie. To jest A, G, R, A, B, L, E. Czyli L to L, a R to trójkąt. Ja pierdolę. Hej, saluton. L. Brakuje L. Jak dużo to kosztuje? Kiom? Nie, kiam chyba. Kiom. Ty dobrze powiedziałem. Ona nie mówi po juliamsku, ja pierdolę. Si, to będzie to pierwsze, pamiętam, sine coś tam. Co to jest? Co? Co to jest? Znaczy, ja się dosłownie pytam, co to kurwa jest? Czy to aha, prawie to samo słowo. Ja pierdolę. Było takie? Nie widzę niczego takiego. Jak? Co to jest? Nie tylko ile to kosztuje na przykład. Skąd się to wzięło? Witaj samurai, mamy znaczki do nauczenia się. Tak. Kyo estos tio ci. No chyba teraźniejsze. Dobrze rozumuję? Kurwa, ja miałbym źle wybrać? Miej dobry dzień. No, pozdrawiam. Wonan Taeon, Wonan Mateon, Wonan Jespanon. Wontan Tagon. To nie było to samo zdanie. Różniło się. Good morning. Wonan Tanon. Nie, Mateon. A moment! A one brzmią podobnie nawet. Miłego dnia to jest Tagon, a... Dzień dobry, to jest Bon Mateon, czyli prawie końcówka brzmi podobnie. Więc można zapamiętać, że początek ma ma na początek. Miej dobrą noc, nie pamiętam jak to było. Dobra, miej dobrą noc, to było... Wonan Nocton? Tak. Bo gram. Nie mogę przestać się... Dostałam oświecenia, więc się zatrzymam. Dostałam.